W związku z trwającymi wyborami do Rady Doskonałości Naukowej drugiej kadencji, zapraszamy do zapoznania się z instrukcją głosowania w elektronicznym systemie wyborczym. Osoby uprawnione do głosowania otrzymają wiadomość mailową zawierającą link do karty do głosowania. Aktywacja karty wyborczej nastąpi 1 września o godzinie 6.00. Głosowanie będzie trwało do 30 września do godziny 23:59. Wiadomość mailowa o tytule Wybory RDN, wysłana ze wskazanego konta, będzie zawierała link do karty wyborczej. Wyborca zostanie poproszony o potwierdzenie tożsamości poprzez podanie numeru PESEL. Lub kompletu danych, to znaczy numeru dokumentu tożsamości, kraju jego wydania oraz daty urodzenia. Sposób uwierzytelnienia zależy od danych wyborcy w systemie. Karta wyborcza składa się z części informacyjnej, która zawiera zasady prawidłowego oddania głosu oraz warunki uznania jego ważności, jednej lub dwóch kart wyborczych, w zależności od tego, czy wyborca reprezentuje jedną czy dwie dyscypliny. Podsumowania, na którym znajduje się przycisk głosowania. W przypadku dwóch kart wyborczych do kolejnej przechodzimy za pomocą przycisku Dalej. Kandydaci w ramach danej dyscypliny ustawieni są w porządku alfabetycznym. Dodatkowo na karcie wyborczej znajduje się informacja o podmiotach, które zgłosiły poszczególnych kandydatów na członków RDN. Kandydatów wybieramy poprzez postawienie znaku X obok imienia i nazwiska wybranej osoby. Aby głos był ważny, należy zaznaczyć jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów. W sekcji Podsumowanie widoczni są kandydaci, na których zamierzamy oddać swój głos. W przypadku głosowania na kandydatów z dwóch dyscyplin widoczne będą dwie dyscypliny wraz z wybranymi kandydatami. W celu oddania głosu klikamy na przycisk głosuj, co zatwierdza nasz głos w obu dyscyplinach. Jest to czynność nieodwracalna. Karta staje się nieaktywna, a próba wejścia na kartę wyborczą zakończy się komunikatem informującym, że Państwa głos został już zarejestrowany w systemie wyborczym. Do momentu kliknięcia w przycisk głosuj karta wyborcza jest aktywna, oznacza to, że można ją ponownie otworzyć i wypełnić. W przypadku zaznaczenia więcej niż trzech kandydatów, system już na etapie zaznaczania wyświetli ostrzeżenie o ryzyku oddania nieważnego głosu. Ten sam komunikat pojawi się również po przejściu do sekcji Podsumowanie. Jeżeli nie zaznaczymy żadnego kandydata w danej dyscyplinie, w sekcji Podsumowanie pojawi się komunikat o braku zaznaczenia kandydata. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia sekcji wyboru kandydatów w dwóch dyscyplinach, w sekcji Podsumowanie pojawią się komunikaty błędów dotyczące obu dyscyplin. W celu korekty danych przyciskiem wstecz przechodzimy do sekcji wyboru kandydatów w danej dyscyplinie.